Trafiliśmy dzisiaj do prawdziwego książkowego raju. Jesteśmy w Biblosie w trakcie festiwalu dobrej książki, których jest tu naprawdę mnóstwo. Kiedy byłem małym chłopcem i nauczyłem się czytać, to pochłaniałem książki w dużych ilościach, zwłaszcza te przygodowe, które budowały wyobraźnię. Dzisiaj widzę, że to też dalej funkcjonuje. Mój siostrzeniec lubi, kiedy mama czy tato czytają mu książki do snu, zwłaszcza Biblię. To też jest takie dla mnie interesujące, że Biblia zawsze ma w sobie jakiś taki pierwiastek jednak duchowy. To potwierdza, że to nawet małe dziecko odczytuje. Próby takiej zabawy z dziećmi wtedy, kiedy rodzice próbują przekręcać słowa, pokazują, że to nie było tak i dziecko próbuje mówić, jak było naprawdę, a więc już w małym sercu rodzi się taki mały strażnik tego, żeby słowo, które przychodzi, było prawdziwe, było obiektywne i nie było zniekształcone, więc myślę, że czytanie książek dzieciom przez rodziców jest bardzo ważne. Pisanie to jest moje hobby, ale nie ukrywam, że chciałabym być pisarką i pisać książki i zajmować się tym, jak będę trochę większa. Dzisiaj jest to duże wydarzenie i dużo ludzi, na przykład ja, nie czytam książek, a przez to, że moja siostra tu występuje, miałam okazję poznać historię jednej właśnie z autorek książek. I zachęciło mnie to bardzo, więc myślę, że zacznę czytać książki i to bardzo. No to teraz pora na trochę zwiedzania. Jesteśmy tutaj na stoiskach. Witam pana. Jakie książki tutaj można u was dostać? Mamy książki dotyczące religii katolickiej głównie, bo tutaj nastawieni jesteśmy na... Mamy kilka nowości, na przykład ostatnią publikację. Testament duchowy Benedykta XVI, wspomnienia jego sekretarza. Festiwal w tym roku okazał się jednocześnie wydarzeniem, na którym promujemy dwie nasze nowe książki. Są to bajki, opowieści i legendy mariackie, napisane przez panią profesor Ewę Czaczkowską, a także z południa Polski, już tu bliżej nas, są to cztery przygody z legendą, opowiadające o przygodach trochę fikcyjnych i niektórych prawdziwych, dotyczących naszej katedry, naszego miasta Tarnowa. I rzeczywiście te tematy skupiają nas wokół Placu Katedralnego. Przyszłość na pewno jest w barwach rozwoju, nowych pomysłów, nowej kreatywności. Spotykają się wzajemnie nasi odbiorcy z autorami, nasi klienci, zaproszeni goście. Odbywa się to w takiej kulturze muzycznej, festiwalowej, rozrywkowej. W trakcie dzisiejszego festiwalu nie zabrakło emocji i książkowych wrażeń, ale niestety wszystko, co dobre kiedyś musi się skończyć, także i my na dzisiaj kończymy. Do zobaczenia.